Siema, siema widzowie. Taka mała informacja. Ze względu na skalę Royal Division przy podpisywaniu umowy nie było mowy o takiej prowokacji, że będą osoby podobne do Putina i Zaleńskiego. Także moje stanowisko jest takie, że w związku z kontrowersjami powstałymi podczas konferencji Royal Division, na której została przedstawiona główna walka w postaci sobowtórów prezydenta Ukrainy i Rosji, informuję, że żaden z zawodników nie został wcześniej poinformowany o takim kontrowersyjnym pomyśle i oświadczam, że nie popieramy, nie utożsamiamy się z tak prowadzonymi działaniami Federacji Royal Division. I co jeszcze powiem, że odpowiem też na komentarze, bo pisaliście, że mam uciekać. No niestety widzowie, jest taka sprawa, że mamy umowę cywilno-prawną. Nie jest to proste, szybkie do załatwienia. Jeszcze później będę informował, co dalej jest postanowione. I to będzie dalej. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Przepraszam bardzo, że tak wyszło. Nie wiedziałem. Jeśli bym wiedział, to może się w to nie wpakował. Ale co mam zrobić? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przepraszam jeszcze raz.